Siema, siema mordeczki. Śmigamy z cybuli. Tak to wygląda. Zajebiście duże miasto, dużo się dzieje. Szczególnie w nocy. Umienuszka dochodzi do siebie. Zobaczymy jak będzie. Jutro jadę do kliniki. Będą mi nastawiać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja teraz 4 dni w domu siedziałem. Lipa na maksa. Co zrobić? Ogólnie jest bardzo mało turystyczne miejsce. Tu jacyś turyści przyjeżdżają, to ewentualnie przyjeżdżają na jeden dzień. Zobaczcie, w ogóle zero białych twarzy. O, masażu. Patrzcie te fury zajebiste, nie? Jak to zapierdalają, nie? To jest poezja. Chyba sprzedaje takie rzeczy. I te wagi zajebiste, nie? Rozpierdalają. Pokosiki. Bardzo. A my napierdalamy tędy. Lecimy do szpitala zobaczyć nóżkę. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, pierdolnąłem na kolano. Nie wiem, co się dzieje. Prawie nie mogę chodzić. Złamane nie jest. Złamane nie jest, ale chyba jakieś ścięgna tam pozrywane czy coś, nie? Także. Pić to trzeba umieć. No ogólnie kolano, noga to spierdala mi w lewo, nie? Zaraz się zgina prosto, no zgina się prosto, ale też zgina się do środka w lewo, nie? Także raczej będzie coś takiego zerwanego. Patrz jaki tu jest młyn w ogóle, nie? I tak tu się przechodzi przez ulicę, nie? Na wyczucie, nie? Na małym skrzyżowaniu ogólnie są światła, nie? To jest, kurwa, dziki zachód, kurwa. Ogólnie kupiliśmy skuter tam za jakąś kwotę. Pojeździliśmy 4 miesiące. Wystawiliśmy ten skuter. I odezwało się ile? Ze 100 osób się odezwało, żeby go kupić, nie? Dobra, da. Ciągle piszą nowi, nie? Ale wszyscy chcą za ceny kupować. No, się tam targują, ale w końcu znajdziemy takiego, co kupi za normalne sianko, nie? My teraz wbijamy do shoppingu, zobaczymy, czy my kupimy z kamerą, czy nie. Chwila prawdy. O, proszę bardzo. Bez przypału my wbili, nie? Także chodźmy, tylko kawałek pokażę. Jest i McDonald's. Ja powiem tak, nie? Niektóre shoppingi na Filipinach są bardziej odpierdolone niż w Europie, nie? Tam jest marketing, do którego zaraz pójdziemy. Na razie zawijamy do góry. Ile tu jest chyba? 4 piętra, nie? Więcej niż 4 piętra. Oni mają ogólnie fajne ubrania. Dużo mają podrób jakiś, na przykład tam Lacosta czy coś. Hello madam, how are you? Is that a plan? Yeah, for YouTube. Oh my god. You will be famous. What? You will be famous. Yeah. I want to be famous. You are too famous. Say hello for... Hello everyone. To ten. Oh, thank you so much for the best, yeah. Thank you. No mordeczki, naprawiamy telefon. Ilonka będzie miała nowy. Siedzi tutaj dziewczyna.
I lecimy dalej. Takie towary, panowie? Dużo fajnych towarów. Ogólnie duże miasto, nie? To jest city. Tu się naprawdę dużo dzieje, nie? Sam city to jest niecał po miliona ludzi. Milion ludzi? No, ale to jest sam city, a ten region, te okoliczne te miejscowości, co są, no, na Mandawi, jeszcze tam inne, to jest chyba 3 milionów. Teraz będzie smutna rzeczywistość filipińska. Niestety tak się dzieje. Tak się dzieje. Patrz, jak chłopczyk leży. I tu cała rodzina, nie? No smutne. Trafiła nam się całkiem zajebista promocja w całkiem przystępnej cenie. Patrzcie, co się dzieje. Takich rarytasów to my nie mieli. Kurwa, nie wiem. Telewizorek, cyk. Łazieneczka. Ciepła woda. Będzie kąpciu. Lecimy, moi kochani. Popatrzcie teraz na filipiński ludzi. Hello ladies, you're right. Don't be shy, ole brada. Hello ladies. Nawet. No, te ślepy eleganckie. Hello guys, how are you? All is good, yeah? Hello bro, you're right, yeah? Hello brada. I tak to wygląda. Hello guys, right? Dobra. O, wieża Eiffla. Wieża Eiffla na Filipinach. Patrz, jakie cudo. O. I znowu to, co lubię. Jeepney. Hello guys, right? Patrz, jak to skóra, nie? Amazing. Swojsko, nie? No. Oczami rzeźnika w plenerze. Patrz, jaki młyn, ile tu jest taksówek, ile wszystkiego, nie? Azja w ogóle zatłoczona. Dobra, bardzo! Mordeczka, następna galeria, na wjeździe coś takiego. Filipiny. A miało być tak biednie.
Patrzcie, jak shoppingi odpierdolone, nie? Naprawdę. Wysoki standard. Siema, mordeczki, lecimy. Będziemy, kurwa, załatwiać ze skuterem. Znowu my gówno załatwili. I nie dość, że my gówno załatwili, to jeszcze są chujowe informacje tego typu, że musimy mieć dwa podpisy od właścicielki, która jest, była właścicielką skutera, czyli ona mieszka... Hey guys, how are you? Ona mieszka na Bohol, nie? Czyli... A co to jest? Czyli sąsiednia... Jaka sąsiednia? By my tam musieli płynąć 7 godziny promem, nie? I chyba będziemy musieli zostać niestety dłużej. Jakieś, nie wiem, może 3-4 dni na Sebu. Może dłużej, aż nie ogarniemy tego. Bo kurwa... skutera do samolotu niestety nie zapakujemy. Yes! You have phone! No phone. Rzezik w plenerze. Nie, rzezik w plenerze. You have phone. Has the explanation? Yes, yes. Has the explanation? Yes. Gang, gang! Siema, mordeczki! Jesteśmy na targu, który odbywa się raz w miesiącu chyba. Jest dobre szamanko. Patrzcie, jakie przysmaki z grilla. Thank you, madam. Chicken barbecue, pork barbecue. Thank you. We eat now, maybe later. Yeah, we finish. Thank you so much. Eh? Thank you, madam. Hello, sir. Barbecue, sir. Thank you. We are ready now. Yeah, maybe later. Yeah, thank you so much. Yeah, all the best. Yeah. Hello. What's up, guys? Good. Yeah. What do you have? Lemmy, yeah. Pork and sausage. And chicken, yeah? Yeah! Wow! And soup, yeah? Some soup? Okay, maybe later. Now we're ready. We eat, yeah? Maybe later. Okay. Thank you so much, yeah? Thank you. Hola, bro. How are you? Hello, I'm Show Major. Thank you, sponsor. Thank you, brother. I eat now, you know. I eat now. All of. Too much. But what do you have? What's it this? Tuna panga. It's called tuna panga. Tuna panga? Yeah. This is? Squid. Is seafood? Yeah. Okay, maybe later. Thank you, brother. All the best, yeah? Yeah. All right, guys. Patrzcie, tak to wygląda, takie jezorko. Naprawdę tyle szamy tutaj jest. Każdy się woła, żeby coś opierdolił. Coś pięknego, nie? Kreweteczki, o. Nie ma lipy, kuchenki, patelnie i nakurwiają, nie? Elegancko. Można powiedzieć elegancja Francja. Milowany balon.
A. O, tu pokaż. This is Balut, yeah? Balut. Ah, amazing, yeah. Can I show how this looks, brother? This is something new, yeah. Dobra, kochani, to jest Balut, czyli salon deski skręcia. I grillowany, nie? I w środku jest to trochę zarodek kaczki. And you, brother, is it with what? With salt or? Chipun. Garlic, chili garlic sauce. A, okej. Okay. Taki sos mają na wierzchu. Widzisz, już porażę. Okay. Just like that. Okay. Thank you guys, all the best, eh? Ja pierdolę. A to było grillowane. Jakiś tam, wiesz, co czy czymś takim. Na bogato, czyli na bogato. Tam jeszcze nie byli, nie? Chyba. Ten owoc, ten smoczy owoc. O. Zróbmy sok z niego. Z niego i z tego żółtego. Tego obok. To i to. To nie jest mango. Mango. To nie, to z tego nie. Patrzcie, smoczy owoc. Sorry, brother. Sorry. Smoczy owoc. I takie coś. Co to jest? Łanapa. I tu pani napierdala, ale takie z tego jogurciki, nie? Eleganckie. Zaraz sobie tu zamówimy. Po soczku elegancko. A tak to wygląda, kochani, w tym, nie? I tak oto, kochani, nasza kochana strzała idzie na sprzedaż. Lecimy już teraz samolotem, także nie ma opcji, żeby zabrać skuterek. Był z nami 4 miesiące, nie, 3 miesiące w sumie. Jest nam bardzo przykro go sprzedawać. Cóż zrobić?